Od tego, co ty tu robisz, nie ma powrotu. Ktoś mi powiedział, że takich jak ja załatwiało się spacerem do lasu. Wejdę tu jako pierwszy. Wymienię zamki. To w momencie, kiedy reszta współwłaścicieli będzie próbowała te zamki wyłamać, to w świetle prawa chyba jest to uznawane za włamanie. Ja nigdy nie wiedziałem, czy Rafał Zaorski działa na zasadzie modus operandi, ma swoją filozofię, w której jakby bierze się działanie, czy do swojego działania dorabia filozofię. Masz w tej chwili 4000 chętnych. 4000 na około 400000 zapisów. Jeszcze 2 tygodnie wcześniej Rafał opowiadał nam, że ma kupca na swoją wyjątkową nieruchomość i że chciałby ją sprzedać za 50 milionów złotych. Dziś dzieli swój apartament na 20000 części i sprzedaje 1000 inwestorów. Co się zmieniło i skąd ten szalony pomysł? Zanim zaczniemy odcinek, chciałem powiedzieć tylko, że szukamy chętnych do pracy, jeżeli masz ochotę spróbować swoich sił w pośrednictwie, nauczyć się flipowania, czy to mieszkań, czy gruntów, no to zapraszamy do kontaktu, wysyłajcie swoje CV-ki pod tego maila, w tytule wystarczy wpisać CV. A teraz zapraszam na górę do Rafała. Nie dalej jak 2 tygodnie temu, na ostatnim odcinku, jak się tu spotkaliśmy, mówiłeś, że chcesz sprzedać ten apartament jednemu kupcowi. Teraz próbujesz sprzedać go 20000 inwestorów. Co się zmieniło? Dużo się zmieniło. Jakby pomysł wszedł, który miałem też wcześniej, bo pamiętasz, odpaliłem kiedyś taki projekt 504 NFT i chciałem przetestować, czy technologia NFT w nieruchomości i dostępie jakichś użytków do NFT jest w stanie te użytki spełniać. I się okazało, że jakby bez konstrukcji prawnej NFT i współwłasność albo współkorzystanie, a nie ma takich konstrukcji prawnych, nie ma takiego zbytniego zastosowania. O wiele ciekawszym rozwiązaniem jest wspólna własność i rozwiązania prawne już istnieją. Czyli możemy dzielić nieruchomość na tyle części, ile się chce. Dużo osób zresztą z naszych z branży mówi o tokenizacji nieruchomości, a tokenizacja nieruchomości wpisana jest w sumie w kodeks cywilny, w księgi wieczyste, bo możesz podzielić te udziały na tyle, ile chcesz. Oczywiście tym zapisem i tym tokenem jest wpis do księgi wieczystej, który może mieć wartość ułamkową 0,5–1%. I ta księga wieczysta nie ma jakichś określonych, powiedzmy, objętościowych ram, że tam się da wpisać na przykład tylko 1000 osób i nie więcej? No właśnie jak na to wpadłem i mi prawnik to potwierdził, to stwierdziłem, że no, ta tokenizacja już jest w tych księgach jakby i nie ma ram. Nie, ustawodawca po prostu nie przewidział, że znajdzie się taki debil, na przykład jak ja, który stwierdzi, że będzie dzielił to na ileś tysięcy części i jeszcze nie przewidział, i słusznie, że znajdą się wariaci, którzy to kupią na przykład. To nie jest trochę tak, że twoja natura spekulanta, trochę tak jak w kasynie, masz już na stole tych żetonów no 50 milionów, możesz już wypłacać, tak? Czy 45 milionów, masz pewniaka, ale myślisz sobie, spróbuję zaatakować 70 milionów albo 100 milionów, bo cholera wie, ile sprzeda się tych udziałów. Może zarobię na tym jeszcze więcej. Nie wiem, chyba sobie raczej problemów napytam, bo patrząc na to z zewnątrz, wydaje się to jakiś karkołomny pomysł, który narusza różnego rodzaju inne prawa i własności, ale tak nie jest, no bo to jest wszystko w prawie. A znowuż odpowiedzieć sobie na te pytania i postawić na to, to też jest jakieś wyzwanie i ja jestem zgodny z takim twierdzeniem, nie przekonasz się spekulacji, dopóki nie postawisz, więc stawiam na to po prostu. A może to jest tak, że ty jako ten spekulant, który zawsze dążył do posiadania odpornej na presję psychiki, tej twardej takiej psychy, chcesz sprawdzić się i tak jak no podejrzewam ja, czy wielu z naszych widzów usiadłoby na tej kanapie i pomyślało, Boże, co ja najlepszego robię, a co jak to nie wypali? To nie jest trochę tak, że ty chcesz przetestować właśnie sam siebie, że tu tyle może nie pójść, tu wszystko może się w zasadzie zawalić, mogę stracić grube miliony, no ale mimo wszystko idę w ciemno, bo nikt tego wcześniej przed tobą nie robił, tak? Robię to też trochę po to, żeby sobie udowodnić, że jesteś w stanie robić najbardziej odważne rzeczy? Wiesz co, ryzyka aż takiego myślę, że nie ma. Może dla mnie jest większe, prawne na przykład. Tak, tak, ja mówię właśnie o tobie, bo wiesz, mam wrażenie, że no, miewasz takie momenty, robiąc sobie kawę, czy wiesz, na chwilę odpoczywając gdzieś tam. Nie piję kawy, ale jak to. Robiąc sobie Red Bulla, że przechodzą ci takie second thoughts i Boże, co ja robię? Nie masz takich napadów paniki, bo to są olbrzymie pieniądze. Paniki nie, ale wczoraj się zastanawiałem. Czy idę w dobrą stronę, ale stwierdziłem, że dopóki mnie to jeszcze bawi, to tak, nie? I jeszcze społeczność mnie utwierdza w przekonaniu, że skoro nikt tego nie robił,
takiej skali, to należy to przetestować. A druga sprawa, no, są jeszcze takie rzeczy ideologiczne, gdzie ten ściera się u mnie to myślenie egalitarystyczne kontra elitarystyczne, skierowane na wszystkich albo na jednostki jakieś niby wyjątkowe poprzez sam fakt posiadania jakichś pieniędzy. No i taki konstrukt społeczny do przetestowania, aż się prosi. Inaczej żałowałbym za 10 lat, jakbym nie wykorzystał tej sytuacji i tego nie zrobił, nie przetestowałbym tego. Tak jakbym żałował, że na przykład miałem takie chwile zawahania z książką. No co ja robię? Wypuszczam pustą książkę, PDF-a, pokazuję ludziom, jak działa spekulacja, jak działa rynek, jak buduje się wartość, na czym to coś to teoretycznie nie ma wartości i gdzie tej wartości należy szukać i że rynki nie są racjonalne, jak nam się wydaje, tylko często irracjonalne, ale w długim terminie dążą do prawdziwej wyceny. Więc tu pytanie takie spekulacyjne będzie, jak rynek wyceni pojedynczy udział i jego użyteczność, która jest wskazana widokiem, czyli dostępnością do tej części 50. piętra i tego apartamentu, plus wszystkimi pożytkami w centrum Warszawy z adresu na przykład. Ja myślę, że tu wartość będzie dyktowała przede wszystkim też to, czy tu faktycznie będzie dało się wejść, czy ktoś się tu nie zarygluje, nie zmieni zamków, albo czy tu nie będzie przebywało non-stop setki, tysiące osób, powodując, że ta przestrzeń będzie kompletnie nieużyteczna, więc to jest trochę taka jazda w ciemno i no właśnie od tego, co ty tu robisz, nie ma powrotu. Nie, znaczy w sensie częściowo nieruchomość będzie nadal sprzedawalna, bo to są wspólne części rozdzielne, czyli możemy nimi handlować. To nie jest tak jak z małżeństwem, że dzielicie mieszkanie i nie wiadomo, która część jest kogo, ale musicie podejmować decyzję wspólnie. Tak tutaj można rozdzielnie to sprzedać. Tylko że w praktyce na rynku takie częściowe nieruchomości określa się i wycenia 30-40% niżej rynku. Mówię o tym. Uczciwie możecie to sprawdzić, zresztą tak też ci słynni szkoleniowcy o tym mówię, ale w tym wypadku uważam, że będzie to wyjątkowo w drugą stronę, bo sam apartament jest wyjątkowy, miejsce niepowtarzalne i można nadać do tego na cząstkowy udział o wiele więcej wartości. Na to stawiam swojego beta, nie? No jak się akcja promocyjna, marketingowa, cały szum, który wokół tego robisz, to też niesie ze sobą pewnego rodzaju ładunek emocjonalny, sławę. Nie, dla tego apartamentu. Dla jego rozpoznawalności. Złotej myślę, że tak, więc jakby nawet nie zgadzam się z założeniami, że tu będą się jakieś dantejskie sceny odbywały, bo ja jako egalitarysta uważam, że ten człowiek z ulicy, którego widzimy tam na dole, niczym nie różni się w prawach swoich obowiązkach od właściciela jakiegokolwiek apartamentu Złotej. Dla mnie ci ludzie są między sobą równi. To, że jeden ma większą kieszeń albo mniejszą, nie ma żadnego znaczenia. Ja znam bardzo dużo inteligentnych ludzi, którzy nie mają grosza przy duszy, Oczywiście, są mega wartościowymi ludźmi. Mnóstwo profesorów, prawda, uczących po wyższych uczelniach, no nie zarabia kokosów, a są bardzo wartościowi, jeżeli chodzi o umysł. Ale zobacz, do czego dochodzi. Ludzie próbują się tymi pieniędzmi odciąć od reszty społeczeństwa, mierząc ich swoimi wartościami wynikającymi z pieniędzmi. A ty ich znowu przybliżasz do zwykłych ludzi. Nie, jakby to jest efekt jakby tego eksperymentu, ale dla mnie najważniejszym cechą tego eksperymentu jest to, czy powstanie rynek wtórny udziałów, ile te udziały będą warte i czy ludzie będą nimi handlować i na jakie użytki wpadną z tych udziałów. Podam ci na przykład kilka. Blachy warszawskie, zameldowanie w centrum. Czyli można się tu będzie zameldować? No tak, no bo prawo tego nie ogranicza w żaden sposób, nie? Strefa czystego powietrza w Warszawie, nie? To jest pewnego rodzaju wartość ostatnimi miesiącami. No tak. Jeśli tu będziesz mógł udokumentować, że jesteś tu właścicielem, nawet w części, możesz tu się zameldować, to tak jakbyś był mieszkańcem Śródmieścia. I na te wszystkie rzeczy wpadali sami użytkownicy obserwujący w komentarzach, więc inwencja jest spora. Poza tym takie argumenty, że tu jakieś dantejskie sceny będą się odbywać, ja się z nimi kompletnie nie zgadzam, bo równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że ludzie, tak by z tej Złotej, jakbyś patrzymy na dół, ci tam na ulicy, to pewnie się mordują, nie wiem, kradną, że jest patologia. Przecież jak widzisz z góry, ludzie mają swoje zajęcia, pracę, jest porządek. To miejsce pod względem miejsca publicznego, bądź nawet prywatnego, jeśli tu będzie 2000 czy 10 tysięcy ludzi, nie będzie się różniło w swoich prawach i obowiązkach z jakimkolwiek innym miejscem w Warszawie. Na przykład Pałacem Kultury, który mamy naprzeciwko i który też odwiedzają dziesiątki tysięcy ludzi w skali roku. Więc nie rozumiem ten strach w oczach wynikający z tego, że patrzymy na coś z góry. Rozumiesz, nie chcę użyć złych słów. Z punktu widzenia mieszkańców, którzy tutaj 10, 20, 30 milionów płacili za apartamenty
i kupowali jakiś czas temu, no to wiesz, no ty zapraszasz pewnie ludzi zarabiających 5, 10, 20 tysięcy miesięcznie. O, i tu się mylisz, bo teraz myślisz ich kategoriami. Tu nie chodzi o zapraszanie, oni się staną współwłaścicielami. Czyli właśnie. Oni będą na równi z tymi innymi współwłaścicielami, tylko w innej części. Wiesz, to dla tych bardzo bogatych ludzi, ci zarabiający 10 tysięcy złotych muszą być no, relatywnie bardzo biedni. Więc no ty oni to się, powiedziałeś. Tak mi się wydaje, że mogą tego typu kategoriami myśleć. Jeśli tymi kategoriami myślą, to nie są to moje kategorie. I dlatego też się z nim nie zgadzam. No tu na basenie, jak zacznie się pojawiać najlepszej etykiety, w najlepszych, powiedzmy, kostiumach, nie sądzę, to, bo... ale po 500, po 1000 osób na basenie, nagle to i tak zrobi się tłok i tak jakby no, użyteczność tego basenu, jego właśnie egalitarność bardzo mocno spadnie. Wiesz, baseny i części wspólne w tej części 8 piętra, nie sądzę, że podlegają służebności, więc to jest do rozpatrzenia przez tutaj domorosłych prawników, jak do tego można podejść i to można ugryźć. Mi zależy przede wszystkim na tym, że ten widok, tak jak napisałem też na stronie, nie powinien być tylko dla jednego spekulanta. Nie? I w związku z tym ta główna funkcjonalność tego udziału wpisanego do Księgi Wieczystej to jest po prostu bycie współwłaścicielem, przyjechanie tu 24 godziny na dobę, szanowanie współwłasności innych ludzi, którzy mają też tu współwłasność i można to zapewnić odpowiednią umową współwłaścicieli, da się to zrobić prawnie, więc my tego nie robimy całkowicie na wariata i to jest ta użyteczność razem z tymi prawami wynikającymi z zameldowania i wszystkim, co sobie tam wymyślicie, bo ludzie różne rzeczy sobie wymyślają, na przykład założę tu sobie w centrum firmę, przekierowuję pocztę i tu będę miał swój adres. Właściciel ma do tego prawo. To nie oznacza od razu, że z tego tytułu będą jakieś nie wiadomo jakie konsekwencje. I jest coś takiego, i to też domorosłych prawników, bo ja się też z tym niedawno zapoznałem, to jest quod usum, czyli taka umowa do korzystania współwłaścicieli. Ona może być zawarta w pierwszym akcie notarialnym i będziemy nad nią pracować, znaczy konsultować społecznie w ciągu tygodnia, więc Zooma zwołamy. I będziemy razem pisać ten quod usum, zanim nawet staniecie się współwłaścicielami. Żeby już ustalić pewne reguły. Tak, czyli takie reguły, że nie można wymieniać zamku, że jest iluś ludzi, którzy są wybierani jako władający w danym momencie. Czyli będą tacy jakby no, na czatach, czy na live'ach, na streamach to się określało mianem moderatora. Bardziej chodzi tutaj o zarząd nadzwyczajny i taki ogólny. No to zarząd ogólny, że ktoś musi, nie wiem, wpuścić sprzątaczkę, zadecydować o czymś, czy jakaś... jak przegłosujecie jakąś imprezę, to ona się tu odbędzie, jakieś wydarzenie, tak jak teraz, zobaczcie, tu jest wystawa sztuki Moniki Osieckiej, zresztą mam jedną z jej rzeźb i uważam, że da się tutaj zrobić takie miejsce kulturalne, że ten biedny na przykład student fizyki, bądź doktor fizyki, bądź historii będzie miał tu miejsce, gdzie będą fajne wydarzenia organizowane przez wielu mądrych ludzi, niekoniecznie bogatych, nie? Bo ci bogaci i tak umrą swojego bogactwa, nie zabiorą do grobu, ale o tym zadecyduje społeczność. I dla mnie to jest ten eksperyment. Czy oni się dogadają i czy wzniosą się na takie myślenie o tym miejscu? A co z utrzymywaniem tego miejsca w takim stanie, w jakim jest teraz? Bo wiesz, jak nawet te 20 tysięcy osób wejdzie tu tylko umyć ręce, to te kanapy, te piękne ściany, te panele, to wszystko może się dość mocno zużyć. Nie przesadzaj, byłeś tutaj na eventach, też debatach i jakoś to miejsce nadal wygląda ok. To prawda, ale jest tutaj co zniszczyć, no i od użytkowania rzeczy się niestety niszczą, więc jak później dojść do tego, kto na przykład poszarpał kanapę niechcący? No, to są takie rzeczy wynikające ze zwykłego użytkowania. Ja na 3 lata do przodu... Ale ona będzie stała wtedy taka rozszarpana, czy będzie zrzutka, wszyscy się zrzucają, czy jest jakiś wspólny fundusz, czy ty to już zabezpieczasz jakby z góry? Myślę, przez ten apartament na tych wszystkich eventach przytoczyło się dużo ludzi. Nie widzę poszarpanych kanap, więc uważam, że jeśli coś takiego się wydarzy, to współwłaściciele o tym sobie zadecydują, tak jak w każdej współwłasności. Ciężko mi teraz oceniać, jakie będzie głosowanie, bo do tego też dostarczymy narzędzie. Zresztą jakaś firma się do nas zgłosiła, która da nam narzędzie do głosowania online i składania jakichś wniosków. Tylko tak jak powiedziałem, ten quod usum, czyli ta umowa o podział nieruchomości do korzystania musi być stworzona. Stworzymy ją w ciągu pewnie tygodnia, skonsultujemy je społecznie, czyli na Twitterze, na Zoomie, będziecie mogli wpisać tam co chcecie, tak żeby zapewnić te podstawowe funkcjonalności z udziału. Czyli, że nikt tutaj nie zablokuje się, nie powie, ja teraz tutaj mieszkam, czy wymieni zamki, bo nie będzie takiej możliwości. Zresztą ochrona będzie 24 godziny na dobę plus kamery.
Druga sprawa, będzie to zrobione zgodnie z regulaminem też złotej i w szacunku do innych współwłaścicieli, no bo uważam, że ja mogę korzystać ze swojej własności, oni też powinni, więc nie przewiduję to jakichś dantejskich scen. Poza tym też ja w wyborze tych ludzi, którzy się zapisali, ja jest w tej chwili 4 tysiące na 38 tysięcy udziału, więc to przekracza, więc prawdopodobnie 20 tysięcy ludzi nie będzie, będę brał pod uwagę, co to są za ludzie. Oczywiście, co potem się stanie, czy oni sprzedają te udziały dalej, tu zadziała wolny rynek. I to jest ten eksperyment rynkowy, który uważam, będzie dla mnie ważny, a to, co zawrzemy w quod usum, czyli tym warunkach korzystania, będzie musiało być w kolejnych aktach notarialnych przekazywane dalej. Okay. Więc czy będzie to pewnego rodzaju standard? Standard. No bo o co chodzi jakby typowej osobie, która uważa, że chce korzystać z tego miejsca. Chce wjechać, jeśli tu jest wolne miejsca w danej chwili, to zaprosić, nie wiem, znajomych, sobie tutaj nawet popracować chwilę, bo jest współwłaścicielem. Może zrobić imprezę. Tak. Może zrobić imprezę, jeśli w quod usum określi się, że trzeba to przegłosować na przykład. Mhm. Nie wiem, jeśli jeden ze współwłaścicieli, ty będziesz współwłaścicielem, stwierdzisz, że zrobisz jakąś debatę, czy będzie debata, czy nie, okej, zorganizujmy ją. Kogo zapraszamy? Wszystkich współwłaścicieli. A ile jest maksymalnie miejsc zgodnie z prawem budowlanym? To jest taki jeden wielki eksperyment demokratyczny, jak w starożytnej Grecji trochę. No trochę tak, ale widzisz, próbowałem to zrobić na NFT-kach, ale ciężko prawa własności, korzystania przenieść z NFT-ków. Wiesz, NFT-ki też mają tą wadę, że one nie działają tak na wyobraźnię jak tego typu apartament, mimo wszystko, który jest namacalny. No tak, i wiesz, i z NFT-kami robiliśmy to jako test, zresztą nie było to publiczne, dla swoich znajomych, przetestowaliśmy to w BIKSB, no i był problem z korzystaniem takim bezpośrednim. Jeśli tu jesteś współwłaścicielem, no to służebność drogi do lokalu jest obowiązkowa. Jeśli ktoś cię nie wpuści, SKK odpowiada, nie? Więc jakby to załatwia kwestię dojścia do swojej własnej nieruchomości. No i to, myślę, wiele rzeczy wyjaśni i zrealizuje, a na końcu być może, ja stawiam tak, że w tej takiej mądrości tłumu, bo pewnie jednostki będą trochę kretyńskie bardziej, ale w mądrości tłumu i iluś tam fajnych postaciach, które tu się pojawią, da się zrobić miejsce na poziomie kulturalne, tak jak tu widzimy wystawę sztuki, tak jak wcześniej były tu debaty, czy to spekulacyjne, czy związane z nauką, czy polityką, geopolityką, i dało się to zrobić. Oczywiście może dla niektórych mieszkańców, jeśli przyjdzie tutaj profesor fizyki w czapetce i w deskorolce, to jest to patologia, dla mnie nie. I będę się tego trzymał. Zanim przejdziemy do tej części, gdzie pochwalisz się kilkoma anegdotami, jak inni mieszkańcy pozostałych apartamentów reagują na twój pomysł i co do ciebie mówią, chciałem jeszcze wyjaśnić jedną kwestię. Nie mówią dzień dobry już. Nie? Nie wiem, co do mnie mówią, ale na pewno nie mówią dzień dobry. Masz w tej chwili 4 tysiące chętnych. 4 tysiące na około 400 tysięcy zapisów. Tam są ludzie, którzy deklarują chęć zapisania się na udziały. I ich jest 4 tysiące. 4 tysiące na 40 tysięcy udziałów. Czyli średnio jedna osoba chciałaby mieć 10 udziałów. Okej. Jest ileś osób, które chce więcej i tak dalej. I z tej listy sobie wybiorę w takiej kolejności, że najpierw ci z NFT-ków naszych, z takiego projektu Big Short Betsy, a potem PLN-y. I wybiorę sobie ludzi, którzy mogą coś tutaj w to miejsce wnieść, bo mimo wszystko chciałbym zbudować tutaj fajną demokrację i poziom ludzi, którzy będą też forsować swoje pomysły, nad którymi będziemy głosować. Ja będę też jednym z udziałowców i uważam szczerze, że to miejsce nie nadaje się do mieszkania. To miejsce nadaje się do, bo to jest scena do jakichś ciekawych debat, do rozmów, spotykania się. Do spotykania się. I interesuje mnie, czy ta użyteczność, którą współwłaściciele stworzą dla tego miejsca, przełoży się na wzrost jednostkowej wartości w udziale tego miejsca. Nie? Czyli, że to może stać się takim miejscem tej spotkań bohemy, powiedzmy intelektualno-kulturowej Warszawy, czy nawet Polski. Ja przewidując pewne rzeczy też, rzuciłem na stronę informację, że 3 lata do przodu opłacę czynsz. Który wynosi? No 20 tysięcy miesięcznie plus jakieś media z kawałkiem. Dlatego odpowiadając na pytanie, dlaczego 20 tysięcy udziału, bo to wychodzi złotówka na głowę i złotówkę miesięcznie to znajdziesz, jak przejdziesz się dookoła Pałacu Kultury w trawie, na bank. Ale wynika to z tego, że o ile wierzę, że ludzie się dogadają, to zakładam jakiś czas, kiedy muszą się spotkać, pogadać na jakimś forum, na jakimś narzędziu, przegłosować jakieś rzeczy i 3 lata na stworzenie odpowiedniej struktury, która będzie wiedziała, jak wykorzystać ten apartament, bo wyobraź sobie, społeczność głosuje, że przynajmniej 2 razy w miesiącu na jakieś płatne debaty
i to nie musi być traktowane jako działalność gospodarcza. Przeznaczamy apartament i z tego finansujemy utrzymanie. Nawet kole, która będzie dostępna all day w apartamencie. Zresztą kiedyś Coca-Cola już mi proponowała, czy mi... I jak coś, to nie jest film sponsorowany przez kole, a tamten poprzedni nie był sponsorowany przez Red Bulla czy Blacka, mimo że tak. Rafał cały czas z tym chodził, on po prostu pije dużo. Tak samo nie mam żadnej umowy z Tigerem, chociaż tam różne rzeczy były. Po prostu przywieźli mi paletę, a że postawili mi paletę w apartamencie, to sobie piłem po prostu, jak za darmo. A że kamera akurat nagrywała, to tak się złożyło. Za darmo to uczciwa, co? Za darmo to i ocet słodki. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, na rok prawnika do kontaktów ze wspólnotą, żeby te wszystkie emocje gdzieś tam opadły, bo uważam, że mieszkańcy wyobrażają sobie tak, a na końcu będzie dobrze i jeszcze ceny mieszkań wzrosną, tak jak 2 lata temu uważali, że skoro się tu wprowadzam, to ceny spadną, a jeszcze bardziej wybiły, bo złoty było jeszcze głośniej. No właśnie, to jest troszeczkę efekt... Takie jak obserwujemy we Freak Fightach, to znaczy kontrowersyjne tematy same się niosą, promując dodatkowo czy markę, czy federację, czy osobę, która to wszystko organizuje, i efekt na koniec dnia jest taki, że to wszystko jeszcze bardziej na wartości rośnie, bo jest bardziej rozpoznawalne. Może i taki efekt tu zadziała. Ja też, słuchajcie, nie przewiduję, żeby tu ludzie się bili na tulipany, żeby to było pijaństwo i tak dalej. Ty sam zresztą mówiłeś, że tu na przykład też część udziałów będą mieli chłopaki z Gromu. Więc oni na przykład... Znaczy chodziło o to, że będziemy mieć ochroniarzy 24 godziny na dobę i oni też będą współwłaścicielami, więc to rozwiąże problem wszystkich jakichś dziwnych akcji, bo będziemy dbać o wspólną własność. To nie oznacza od razu, że ktoś będzie tutaj przywracany do porządku, ale chodzi o wspólną własność. Zresztą kamery będą... A wróćmy jeszcze do tego niezwykle interesującego wątku wymiany zamków. Bo jeżeli ja jako, drodzy widzowie, właściciel czy współwłaściciel wejdę tu jako pierwszy, oczywiście tak nie zrobię, i wymienię zamki, to w momencie, kiedy reszta współwłaścicieli będzie próbowała te zamki wyłamać, to w świetle prawa chyba jest to uznawane za włamanie. Ale teraz tak, tak by było, gdyby nie było umowy quod usum między współwłaścicielami. I ochrony od początku, która już mi nie pozwoli ich demontować i zakładać swoich. Tak, znaczy zresztą jeśli umowa quod usum pomiędzy współwłaścicielami będzie wskazywała, że nie ma wymiany zamków i na przykład wybieramy tak zwany zarząd ogólny, wy sobie wybierzecie ludzi, może być i 40, 50, 20, którzy będą tutaj mogli jakieś decyzje podejmować w imieniu współwłaścicieli mniejszych, to całość będzie miała sens. Nikt tego nie robił w takiej skali, więc trzeba to w ten sposób poukładać i są ku temu odpowiednie regulacje prawne. I mówię, ta umowa quod usum dużo może zmienić, bo jeśli tam będzie zakaz wymiany zamków i że będzie wybierany zarząd ogólny spośród was głosami, 20 osób, 30, ile tam sobie wybierzecie, określimy to, no to myślę, że takich rzeczy nie będzie. A jeszcze jak w quod usum określimy, że miejsce ma charakter spotkaniowy, towarzyski, plus wszyscy współwłaściciele idą w kierunku kulturalnych imprez, eventów, debat. A nie wprowadzania się tu. A nie wprowadzania, to zamknie całkowicie inne drogi. I ja rozumiem, że tu było u nas jak w Hitchcocku. Najpierw trzeba pierdolnąć. Powinno zaczynać się od trzęsienia ziemi, a później, dokładnie. A później tylko i wyłącznie napięcie narasta. Więc moim zadaniem głównym, żeby wszystko było w prawie i żeby można było z tego korzystać, oczywiście nie ograniczając wolności współwłaścicieli. I jeśli uważam, te prawa zostaną dobrze określone w tej umowie, to sama wartość jednostkowa udziału też będzie rosła, a stawiam na to beta i to jest mój eksperyment rynkowy, że przy takich założeniach jestem w stanie przewidzieć, że cena może rzeczywiście wzrosnąć. Tak jak z książką, mogłem wypuścić pustą książkę, ale nadałem jej numerację, dodałem jej jakąś użyteczność, dodałem jakąś charakterystykę, oryginalność i cena przez sam fakt była w stanie się gdzieś tam wypompować. To oczywiście ten eksperyment jest robiony w dużo większej skali, ale skoro nikt tego nie zrobił, to myślę, że mam okazję i bym był, za 10 lat bym żałował, że tego nie zrobiłem. Tu cena na przykład ze względu na sam wynajem myślę, że nie wzrośnie, bo przy powiedzmy 50 tysiącach złotych myślę, że wynajem na miesiąc tego apartamentu tyle by mniej więcej kosztował, prawda? Nie, bo jeszcze, wiesz, mamy, co, nie, wiesz, bo jeszcze mamy 20 tysięcy czynszu, to już jest 70. Na miesiąc tu oferty, jakie mogłyby być za ten apartament wynajmu, to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, spokojnie. Okej.
Okej, okay, no to tylko to, oczywiście to trzeba okay. było jakąś działalność tutaj odpalić, ale zakaz jest we wspólnocie działalności gospodarczej. Lokal nie może spełniać działalności gospodarczej, ale może służyć swoim współwłaścicielom, którzy tu mogą i dlatego... Założyć fajny klub i przynależność do tego klubu może z regulować czasem, rynek. Dokładnie i z czasem może rosnąć też ta przynależność na wartości. I zgodzę się z tym, że gdyby takiej umowy KUZUM nie było, to rzeczywiście mogłoby dochodzić do... Mogło być ryzyko obstrukcji, czyli ktoś by mógł specjalnie nawet wejść i pokazać, że rzeczywiście tutaj jakaś patologia. Z takim regulaminem myślę, że się tego nie da zrobić, ale komentujcie, może macie inny pomysł, w jaki sposób to rozwalić. Wszystkich hakerów społecznych od wymiany zamków zapraszam. Uważam, że przy dobrze skonstruowanej prawnie umowie jest to niemożliwe, a wręcz dla was bardzo ryzykowne prawnie, bo teraz jest taki case, że jeśli my we dwóch byśmy dzielili jakąś współwłasność, to jeśli ja coś uszkodzę, to mam roszczenia od ciebie, a w przypadku takiej wspólnoty, takiego współwłaścicielstwa 100-1000 osób, 1000 osób ma do ciebie roszczenia. Z wszystkimi kosztami per jednostka, które musisz ponieść, jeśli przegrasz. A jeśli wszystko jest nagrane, udokumentowane, to uważam i zakładam, że tu ludzie będą się bardzo mocno pilnować, żeby korzystać z tego w sposób kulturalny, cieszyć się, że mają dostęp do jakiegoś miejsca z świetnym widokiem. Ja też, bo też zostanę udziałowcem. I być może z tych wszystkich kulturalnych rzeczy, które tutaj wystąpią, cieszyć się na zasadach wyłączności. I o to chodzi, nie? Taki jest plan. Czegoś, czego nie można było zrobić w NFT-kach, bo NFT nie przenosi prawa do niczego. A teraz chcielibyśmy ogłosić konkurs. Zobowiązujemy się przekazać jeden udział w apartamencie Rafała na Złotej jednemu z naszych widzów, pod warunkiem, że akcja dojdzie oczywiście do skutku. Co trzeba zrobić? Wystarczy zasubskrybować kanał i napisać choć jeden komentarz pod tym filmem. Warunkiem koniecznym jest dobicie do poziomu 60 tysięcy subskrypcji na kanale. A jak reagują, spotykając Cię na korytarzach mieszkańcy? Co Ci mówią? Nie mówią. Przestali się odzywać. Nie mówią dzień dobry. A wcześniej mówili. Tak, ja im nadal mówię, bo uważam, że tak należy. Poza tym też rozumiem ich oburzenie, bo mogą sobie wyobrażać wszystko. Tak? A z drugiej strony do końca nie wiedzą, jak mam zamiar to przeprowadzić. Nie będę ich uspokajał, bo nie będę wpływał na ich opinię, niech sobie sami wyrobią to zdanie. Ale uważam, że przy tych warunkach, które zrobimy, fakt, pojawi się więcej ludzi, to na pewno, no bo to wynika z prawa własności, ale jednocześnie wszystko będzie zrobione zgodnie z prawem i uważam, że... Że ich interesom to nie zagrozi. Nie wiem, jakby wyimaginowanym interesom pewnie tak, ale no niestety w Polsce prawo własności działa tak, że i oni są na równi, jakikolwiek współwłaściciel tego apartamentu. I dla mnie ten eksperyment też ma wymiar społeczny pomiędzy tym elitaryzmem, odgradzaniem się od reszty społeczeństwa, tylko i wyłącznie ze względu na kasę. Nie na jakieś wartości, ideały, wiedzę. A to nie będzie trochę tak, że ich mieszkania, ich apartamenty, tych obrzydliwie bogatych mieszkańców Złotej, będą już niesprzedawalne, bo każdy sobie pomyśli, ja kupując apartament na Złotej za 15 baniek, chciałbym mieć ten basen z dostępem do tylko kilku miliarderów i może kilku modelek, które się tam przechadzają, a nie z dostępem 10-20 tysięcy osób, zwykłych Kowalskich często, którzy tu będą przyjeżdżać w klapkach Kuboty. Czy to nie spowoduje, że ich apartamenty będą niesprzedawalne i dlatego nic nie mówi dobrze? Ty już myślisz tak jak oni. Wiesz, ja staram się spojrzeć na sprawę z różnych punktów widzenia. Jak będzie naprawdę, nie wiem. Nie chcę rzucać wszystkich do jednego worka. Nie? Jest tutaj też sporo wspaniałych ludzi, którzy ma wylane w kasę i robi coś dla pasji, a pieniądze przy okazji. Ale jednocześnie będę walczył z takim myśleniem, że ludzie się różnią czymś od siebie. Tytuły arystokratyczne zostały zniesione na początku XX wieku w Polsce. Równość pod względem prawa jest już od dawna, więc jakby bazujmy na tym, na tej cywilizacji zachodniej, którą mamy i tym egalitaryzmie, bo jednak na tym ona jest zbudowana i ciężko się odgradzać murami tylko przez wzgląd na pieniądze. Nie? No i mimo wszystko jedna z pań, czytałem w twoim wpisie, chciała cię wywozić do lasu, jak to było? Nie, to akurat pod Złotą, no jak wychodziłem trochę dalej. Ktoś mi powiedział, że takich jak ja załatwiało się spacerem do lasu, a ja odpowiedziałem, że w lesie nie ma grzybów, więc nie wiem, co będziemy tam robić. No i się skończyło, ale no wiesz, no ja rozumiem emocje, no trudno, ja też mam swoje emocje, ale nikogo nie będę straszył. A czy wspólnota, z której cię wyrzucono, wykluczono,
tak? Też o tym pisałeś. Nie podejmuje jakichś uchwał zaradczych, to znaczy nie będą starali się blokować, utrudniać, typu sami wiecie, wchodząc tu, co zresztą teraz widzicie, trzeba przejść przez ochronę, która was wprowadza, jak się nie ma karty. No właśnie, jak się nie ma karty, a kart chyba nie wydadzą dla 20 tysięcy osób, więc jeżeli ja jako współwłaściciel nie będę miał takiej karty, bo po prostu się skończą, albo zarządca mi jej nie będzie chciał z jakiegoś powodu wydać, na przykład ochrona powie, że hej, dzisiaj już weszło do tego apartamentu 300 osób, ale taki jest limit według naszej uchwały, pan nie może dzisiaj wejść. Właśnie, czy tu nie będzie jakiejś kolizji? Uchwały wspólnoty nie są prawem w Polsce, tylko ustawą. Czyli ja wtedy wzywam policję i ona nakazuje panu ochroniarzowi wpuszczenie mnie do apartamentu. Nie wiem, robisz tym, co chcesz, nie? Ty jesteś współwłaścicielem, więc jakby masz swoje prawa, możesz z nich korzystać. Jest w kodeksie cywilnym służebność i można z niej korzystać. To jest pytanie, kto będzie w prawie. Ja uważam, że będziemy w prawie. Nie mówię tutaj o częściach jakichś rekreacyjnych, bo to jest już inne kwestie tego dotyczą. Tu chodzi o po prostu służebność dostępu do lokalu dla współwłaściciela bez względu na tą, jaką ma część. I mówimy tu o prawie, które jest w Polsce dla wszystkich i dla tych ludzi, którzy są współwłaścicielami, i dla tych, którzy mają cały apartament. I to jest też taki bardzo duży test społeczny dla tych ludzi. Czy są w stanie pogodzić się z tym, że ktoś ma jedną 20-tysięczną tu udziału i ma takie prawa same jak ta osoba, która ma cały apartament i niestety muszą się z tym pogodzić. Takie mamy w Polsce prawo. I druga rzecz, i takie mamy prawo na świecie. Ci ludzie wobec prawa są równi. I to przetestuje przede wszystkim stosunek ludzi do norm społecznych i czy jesteśmy w stanie te normy społeczne przywrócić. Czy dotarły do ciebie jakieś takie informacje, gdzieś w jaki sposób może ci wspólnota tutaj próbować wkładać kijki w szprychy? Wiesz, no myślę, że na pewno, ale no ja się nie dziwię. To są ludzie przedsiębiorcy, którzy z różnymi sytuacjami w życiu mieli do czynienia, ze wspólnikami, z konkurentami na rynku. Są bardzo, myślę, kreatywni pod tym względem. Pod względem torpedowania pomysłów im zagrażających. Nie? Myślę, że tak. Jeśli uznają mnie za wroga, a pewnie uznają, także pozdrawiam, to będą próbowali. Ja uważam, że jestem w prawie i uważam, że ten eksperyment społeczny jest tak dla mnie kręcący, że chcę go przeprowadzić do końca. I efekt niego będzie, myślę, opisywany w książkach, być może w jakichś podręcznikach, artykułach, badaniach. I te granice prawa własności, na którym opiera się kapitalizm zachodni, znaczy kapitalizm w ogóle, prawo własności, prawo jednostki, przetestujemy, czy rzeczywiście on działa jak należy, a uważam, że działa, bo dlatego żyjemy w takiej, a nie innej Polsce, nie? I na takim innym świecie. A te zachodnie wartości są nam bliskie i tyle. Na koniec jeszcze spytam, czy to będzie twoja... Wiem, że już dopowiem, bo zaraz się tam komentarze powiedzą, że dorabią do tego ideologię, ale zawsze miałem takie myślenie, taki światopogląd, zresztą można sobie zobaczyć poprzednie filmy od początku i uważam, że to jest zbyt nęcące niż samo zarobienie pieniędzy. Właśnie nigdy nie wiedziałem, czy Rafał Zaorski działa na zasadzie modus operandi, ma swoją filozofię, z której jakby bierze się działanie, czy do swojego działania dorabia filozofię. Ona jest niespójna na pewno, bo sam sobie mogę zarzucić, że ona jest niespójna z tego względu, że jak się czymś podniecę albo na coś wpadnę i mnie to zacznie frapować, intrygować, no to przesłania mi czasami też zdrowy rozsądek na zasadzie po co ci to, a uważam, że to jest dobre, no bo bez jakiegoś takiego zacięcia świat by nie był pchany do góry, bo każdy by odpuszczał, powiedział nie, dobra, siedzę, nic nie robię. Nie? No bez takich wariatów na pewno byłoby nudno. Na koniec ostatnie pytanie, zapytam już krótko, czy to będzie ostatni tego typu flip, jeżeli powiedzmy, że akcja ta powiodłaby się, zakończyła sukcesem, wartość nieruchomości by wzrosła, nawet mieszkańcy Złote byliby zadowoleni, czy planujesz wtedy ewentualnie coś w Trump Tower? Nie, czyli chciałbym coś w Central Parku kupić, nie wiem, zresztą zażartuję, czy w Central Parku, czy obok, ale nie powtarza się tych samych eksperymentów. I druga rzecz, no ja nie wydam drugiej książki, po co mi, zrobiłem już eksperyment, udowodniłem, że da się utrzymać jej wartość, zrobiłem projekt krypto, który wypuścił bez stakingu i vestingu wszystkie tokeny na rynek i trzyma swoją wartość, pomimo oczywiście wielu sugestii, że można było to zrobić lepiej, przyjmuję je na klatę i tu tak samo pewnie się pojawi wiele sugestii, że można będzie to zrobić lepiej albo
w ogóle to jest głupi pomysł. Przyjmuję takie myślenie, ale to jest mój pomysł i chcę go zrealizować. Przekonamy się, będziecie przynajmniej mogli się albo ze mnie śmiać za pół roku, albo powiedzieć, no dobra, udało się, nie? Albo nie wiem. Jeśli macie jakieś pytania, coś was ciekawi, widzicie jakieś zagrożenia, piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę. Tak. Dzięki temu film poniesie się dalej, więcej osób. I wszystkich specjalistów od nieruchomości, od prawa zapraszam do komentowania, bo to zobacz, ile osób zada sobie pytanie, gdzie są granice prawa własności, ile się dowie na temat różnych... Ogólnie samego rynku nieruchomości, służebności. Ja myślę, że im więcej wiemy o nieruchomościach, tym lepiej, bo ostatnio udowadnialiśmy, jak niestety Polacy mało o tym wiedzą, a zakup mieszkania, nawet zwykłego 40-metrowego, jest przecież jedną z największych decyzji zakupowych w naszym życiu. Myślę, że nawet młodzież, ludzie, którzy uczą się w szkołach, mają lekcje przedsiębiorczości, pewnie takie tematy są poruszane, ale... A potem nie wiedzą, czym jest akt notarialny. Dokładnie, na przykład tak jak na tej ankiecie, którą organizowałeś. Tak. I znowuż przy okazji takiej akcji może sami sięgną do odpowiednich przepisów, do gazety prawnej, polecam, do różnych opinii i zobaczą, jakie mają prawa, obowiązki, co można, co nie można, czym jest prawo własności, czym jest własność łączna czy rozłączna. Świadomość wzrośnie, więc sama akcja edukacyjna będzie. Jest tam też taki dobra wymiar, to prawda. Mi się wydaje, nie? No. Dziękujemy ci za dzisiaj, za twój czas. No i życzymy powodzenia tobie, mieszkańcom, inwestorom, wszystkim.